Oto naszym oczom okazuje się pałac w Cisiu Zagrodziu. Budowla zniesiona na przełomie XIX i XX wieku. W stylu, powiedziałbym, takim trochę eklektycznym. Już na pierwszy rzut oka rzucają się w oczy dwie rzeczy. Po pierwsze to, że drzwi i okna, przynajmniej od tej strony, są zabite deskami. Po drugie to, że góra tam się wali. Jak widać, jest już rozwalone cegły. Po trzecie to, że niektóre okienka piwniczne są otwarte, ale prawdopodobnie, żeby wejść do tej piwnicy, trzeba by mieć jakąś drabinę albo coś w tym stylu. Ponieważ nie mam tego typu przybytku, więc niestety nie wejdę przez piwnicę, jak myślę. Zresztą możemy sprawdzić, ale jest tutaj okienko, więc może spróbuję przez to okienko wejść później. Na razie zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz całkiem. Tak, taka jest to bryła. Tu jeszcze się zachowały te nitki, jak widać. Tak to wygląda. Więc zobaczymy, czy tam się da wejść, ale wejdźmy jeszcze w ten budynek, zanim spróbujemy wejść również od tamtej strony. Wygląda to, że co najmniej z dwóch stron są jakieś drzwi. Nie wiem, czy to jest możliwe i chciałe. Tak, to są chyba te drzwi, które ostatnio próbowałem otworzyć, ale one są taką zabite metalową tą, nie wiem, jak to powiedzieć. Tutaj niby można zejść, ale zobaczymy. Spróbujemy najpierw tam przez to okienko, jak się nie uda, to będziemy kombinować dalej. Dobra, udało się wejść do środka. Naszym oczom ukazują się zupełnie nowe, nowoczesne stropy betonowe, które prawdopodobnie zostały położone później, czyli tutaj może jakiś remont właściciel próbuje wykonać. Również są położone takie legary podłogowe tutaj. Zatem być może coś tutaj się odbywa. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Tutaj, jak widać, są też stropy z betonu. I podłoga też jest wylana. Wyjęte są stare framugi. Te o drzwiach są bardzo stare, to widać. Tutaj również są zdjęte stare legary. Położone nowe sufity. I podobnie tutaj, przejdźmy w razie na tę stronę. Tutaj jeszcze, jak widać, prace trwają. I jeszcze nowy sufit betonowy nie został położony. Podobnie zresztą piwnica, zaraz też tam zejdziemy do piwnicy. Zanim udamy się na piętro, to zejdziemy do piwnicy. Tutaj są też te właśnie stare legary, które wcześniej pokazywałem. Tu, tak jak mówię, zejście do piwnicy. Później, jak jeszcze wejdziemy tam, to zobaczymy. I tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie, również ze stropami z betonu. I też jakieś stare deski zdjęte. Być może to są stare deski stropowe. Tak jak mówię, zanim pójdziemy do piwnicy, to jeszcze przejdźmy tutaj. Tutaj widać, że też będą kładzione podłogi. Deski są już przygotowane.
Tu też są stare drzwi z jeszcze jakimiś haczykami i gwoździami. A tutaj, proszę sobie wyobrazić, zachowała się jeszcze stara firanka, fragment starej firanki czy zasłonki. To wszystko pewnie też będzie przygotowane do remontu. Tutaj jest stara podłoga, poziom starej podłogi drewnianej. Tutaj są też stare framugi okienne i drzwiowe. I tutaj jeszcze zachował się oryginalny strop drewniany, jak sądzę. Piecyk czy kominek, który już został też rozwalony z fajerkami. I tutaj są ostatnie pomieszczenia. Tu może była jakaś, nie wiem, kanciapa, ewentualnie kuchnia, łazienka, cokolwiek takiego. A tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. I znowu są takie łukowate sklepienia, to są pewnie piwnice. I widać było, że poziom podłogi tej drewnianej szedł wyżej nad tym łukowatym sklepieniem. Tu jest taki stempel położony, żeby to się nie zawaliło. I tam też są stare podłogi jeszcze. No i tutaj mamy już klatkę schodową, ale o niej za chwilę. Teraz przejdziemy sobie do piwnicy. Zobaczymy, co jest w piwnicy. A potem spróbujemy wejść na piętro. Także na razie wyłączam. Dobra, zeszliśmy już do poziomu piwnic. W piwnicach właściwie chyba nic specjalnego nie ma, bo na razie chyba one są przygotowywane do remontu. Piwnice są oczywiście nisko sklepione, jak to zwykle w takich starych piwnicach. Co ciekawe, konstrukcja tego budynku jest ceglana, ale tutaj nie wiem, czy była oryginalnie jakaś dziura, czy coś się załamało. Widać, że jest trochę kamienia. W dodatku tak jakby się tutaj coś paliło. Nie wiem, czy to był kominek, czy po prostu tutaj palą, wykonując pracę, nie wiem, nie mam pojęcia. No i tutaj, tu jest bardzo ciemne pomieszczenie. To tutaj wchodzić nie ma co. A tutaj, o właśnie, widać tak, że konstrukcja jest łukowata tego sklepienia, ale ściany są przynajmniej częściowo wykonane z kamienia. Przypominam, że to jest pałac wzniesiony na przełomie, oryginalnie oczywiście, na przełomie XIX i XX wieku. Końcówka XIX wieku, początek XX. Możemy zobaczyć, co tam jest, ale przypuszczam, że niewiele zobaczymy, bo jest ciemno. No tak, to jest po prostu takie pomieszczenie, które się łączy z taką dziurą, tak, gdzie pewnie będą jakieś tam kable i kanalizacja poprowadzone. Dobra. To nie ma co tam tutaj zaglądać za bardzo. Tu jeszcze jest jedno pomieszczenie, nawet dwa. Jedno jest tutaj, ale też jest na razie bardzo ciemne i też ma już beton położony. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Jest dość duże. A drugie pomieszczenie jest za schodami. Prawdopodobnie jest to tylko jakaś taka kanciapa, tak? A tu mamy jeszcze jedno. Tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie. I ono jest dość jasne. I też już widać, że beton jest tutaj położony, no jako sufit i jednocześnie podłoga parteru. I tutaj mamy takie jeszcze jedno, ale znowu bardzo ciemne pomieszczenie, bo ma zabite całkiem okno, tak? Więc faktycznie niewiele widać. No dobra, to teraz ja wychodzę i spróbujemy wejść na górę w takim razie. No właśnie, i tutaj naszym oczom okazuje się
Oryginalna, bardzo ładna klatka schodowa. Ale zanim tą klatkę schodową obejrzymy, to jeszcze zobaczmy. A tu już byliśmy w tym pomieszczeniu. Tak, to jest to bukowatym sklepieniem. No i teraz nie mam pojęcia, czy tam da się wejść. Bo nie wiem, jak te schody wyglądają, tak? To wszystko jest stare. Ludzie jakoś muszą tu wchodzić, nie? Skoro tutaj też remontują. Więc zakładam, że ta klatka schodowa jest w stanie wytrzymać. Tak? Tu mamy balkonik. Tu widać, że trwają prace jakieś. Ale sufitu jeszcze tu nie położono. To już jest wejście chyba na strych. Sufitu jeszcze nie położono. Widać oryginalne chyba legary. I drzwi, które służą albo jako stół roboczy, albo ewentualnie będą odnawiane. Framuga się zachowała. Flaszka też się zachowała. Tu kolejny pokój będzie. Tu był kiedyś było wejście, ale zostało zamurowane. Tu jeszcze nie ma fragmentów podłogi. A tu została zebrana cała dotychczasowa klepka. Tak? Też już zostały położone sufity. To jest właśnie ta dziura, którą widzieliśmy wcześniej. Gdzie jeszcze nie ma sufitu. No i tu jest wyjście na balkon. Będę tam wychodził. Po pierwsze jest niebezpiecznie, a poza tym nie chce się aż tak pokazywać. No i tutaj mamy jeszcze chyba świeżo położony beton stąd. Te szalunki. Gęsto, często. I stare jeszcze okna. Autentyczne okna. Z pewnie przełomu XIX i XX wieku. Dobra, tutaj są właśnie, tak jak powiedziałem, deski. Nie wiem, czy to są deski chyba podłogowe, tak? Zebrane tutaj. Trochę pustaków. No i cóż, mamy jeszcze jedno pomieszczenie tutaj. A, tu już byliśmy, okej. Okay. Co to było? Może na górze są jakieś ptaki albo nietoperze. No i tak to wygląda właśnie. Tutaj jest jeszcze stary sufit, który jak widać się troszeczkę zgnił i załamał. To pewnie będzie też wszystko zdjęte i położony będzie nowy sufit. No a tutaj nie wiem, co mamy. Klatka schodowa, znaczy nie klatka, tylko balustrada. Tak, tu mamy wejście na strych. Zapewne. Ale ten strych nie będę wchodził. I tam jest jakaś kęciapa i to wszystko. Dobra, to zamykam kamerę i schodzę. Nie jestem pewien, czy to jest oryginalne wejście, czy zdążyło być już wymienione. Może tylko zamek został wymieniony. Tak czy owak, to jest główne wejście. Wejścia do
pałacu strzegła taka brama z furtkami i to jest, jak widać, główna aleja, którą teraz przejdziemy. Niczym państwo hrabiostwo albo państwo nie wiem, nie wiem, co tam mógł być jeszcze, silne hrabiostwo, może nie ordynat, ale na przykład jakiś pan na włościach, tak, magnat, jak zwał, tak zwał. W każdym razie szedł sobie sam z żoną, z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodziną do swojej posiadłości, która właśnie tak wygląda. Także widać, że ten budynek jest od wewnątrz, widać, że ten budynek jest w remoncie, tylko że ten remont trwa no już chyba dość długo. Wziąwszy pod uwagę to, że wszystkie drzwi są zamknięte na cztery spusty. I w zasadzie nic się nie dzieje. Wziąwszy także pod uwagę fakt, że owszem, sufity czy podłogi są wymieniane, ale części murów zewnętrznych, jak widzieliśmy, kiedy tu szliśmy, są też zawalone, więc prawdopodobnie trzeba by i to wyremontować, a to oczywiście kosztuje, no, nie oszukujmy się, tak, kupę kasy. Kupę kasy, aczkolwiek ten pałacyk, worek, jak zwał, tak zwał, jest i tak jeszcze w całkiem niezłym stanie. W porównaniu z niektórymi, przy których byłem, jak wiemy, i które są całkowicie już kompletnie w ruinie całkowitej i totalnej. To ten jeszcze jest w miarę. Może dlatego, że jest jeszcze no, stosunkowo młody, tak? Tak jak powiedziałem, przełom XIX i XX wieku. A może dlatego, że losy wojenne go jakoś w miarę oszczędziły, nie wiem. Tu oprócz głównego budynku mamy jeszcze jakieś takie kanciapy, nazwijmy to, które zostały wzniesione, nie wiem, czy równo z tym pałacem, czy po nim, czy to jest już, czy to są już czasy komuny. Tu, jak widać, mamy mieszkanko bezdomnego. Latem ma tu swój domek, zapewne, co robi zimą. Zastanawiam się, co robią bezdomni zimą. Może do jakiejś przytuliski idą. W każdym razie tu mamy taką jedną kanciapę, tu mamy drugą kanciapę, ale w tej kanciapie to są tylko same deski. Jakaś toaleta chyba to była oryginalnie, sądząc po drzwiach. Czyżby to można było kiedyś zwiedzać? Nie mam pojęcia. Skoro były toalety, no to chyba nie dla mieszkańców. Może dla służby, jak wiedzą. To nie wygląda na toaletę zbudowaną na przełomie XIX i XX wieku. No i teraz jeszcze został mi jeden budynek do obejrzenia. Budynek, który pewnie był albo magazynem, albo spiżarnią, albo stajnią, albo czymś takim. I który jest usytuowany, może przejdźmy tędy, tuż przy drugiej bocznej bramie wiodącej do obiektu. Być może tędy przychodzili kurierzy, poczta, dostawy, kuchnia, służba itd., itd. W każdym razie tu mamy taki budynek. Teraz to lepiej zobaczycie. O, muszę wyjść na coś, co prawdopodobnie też było kiedyś ścieżką wiodącą do tego pałacu. Skoro mamy bramę, to pewnie była i ścieżka. Tu mamy tę drugą bramę. A tu mamy, no właśnie, taki budynek, który mógł być garażem, stajnią, magazynem. Nie wiem, ciężko powiedzieć, dlaczego służył. A teraz jest nieodrestaurowany. Widać, że został też częściowo z cegły, częściowo z kamienia zrobiony. I jest poprzerastany krzewami i drzewami. Co ciekawe, mury zewnętrzne są zrobione z cegieł i kamienia, ale w środku mamy
takie słupy, takie konstrukcje zrobione z betonu, z żelbetu. Więc pytanie, i jeszcze z takimi drutami na górze zbrojeniowymi, więc pytanie brzmi, czy tutaj miało być coś konstruowane, przepraszam, ale chaszcze mówią, musisz przejść gdzie indziej, dobra. Pytanie brzmi, czy to miało być dalej budowane, wyżej, zabudowywane, sądząc po tym, że na każdym skrzyżowaniu tych słupów i tych belek widać druty zbrojeniowe. Tak jakby tam coś dalej miało jeszcze iść. Czy też to po prostu już była konstrukcja dachu i czy to jest oryginalne, czy zostało dobudowane później. Później to znaczy niekoniecznie nawet w XXI wieku, ale na przykład za komuny. Trudno powiedzieć. W każdym razie to wszystko, co się ostało z tego, jak myślę, stajni, może powozowni, magazynu, cokolwiek to było. No i przechodzimy już do wyjścia w takim razie. Ostatni rzut oka na ukryty wśród drzew pałacyk. A ja wracam, żeby skonsumować moje ulubione paróweczki. Bo trochę już zgłodniałem. To tyle. To na razie.